Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 32 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Ghost of Tsushima Director's Cut. Witam was w menu, z racji tego, że chciałem wam pokazać pewną ciekawostkę. Mianowicie, zwróćcie uwagę, że na początku gry w menu głównym była tylko katana, a teraz mamy również maskę klanu Sakajów. To tak w ramach ciekawostki chciałem wam pokazać, że taki mały detal się tutaj w menu pojawił. No a teraz już przejdźmy sobie oczywiście do rozgrywki. No i teraz tak, w zasadzie to, no właśnie, my się zajmowaliśmy ostatnio tą kapliczką, no i zakończyliśmy sobie jakże, no ważne zadanie fabularne, sporo się działo, jeszcze może opuszczę sobie tą kapliczkę. Zmienimy sobie oczywiście strój, no i moi drodzy, w tym odcinku zabierzemy się tylko i wyłącznie za aktywności poboczne. Sobie właśnie zmienię ten strój, żeby mieć trochę ułatwienie, jeśli chodzi o eksplorację. I widzę, że tu mamy jakieś pytanie. Jakieś tak zastanawiam, czy my na Izucharze coś mamy jeszcze do zrobienia, bo z tego co pamiętam, znaczy, no jeszcze mamy, tylko nie odkryłem za bardzo terenów i niestety nie mam odkrytego każdego punktu do przejęcia, ale właśnie, tutaj mamy opowieści Tsushimy, Matczyny Spokój, to jest opowieść pani Masako. Nie myślę, że tam się w tym momencie teraz udamy, żeby już tak przynajmniej wstępnie mieć spokój z Izucharą i udać się już właśnie do kolejnych miejsc. Może w końcu na Toyotamie coś sobie pobocznego porobimy. Tak jak mówię, no wiem, że zostało nam jeszcze do wyzwolenia na Izucharze 5 punktów, jakichś tam posterunków, punktów handlowych i tak dalej, ale no nie mam ich odkrytych na mapie, nie mam pojęcia, gdzie one konkretnie są, więc będę musiał no pojeździć po prostu po okolicy i poznajdować to. A nie wiem, kiedy też się dokładnie za to zabiorę. Podejrzewam, że nie przejdziemy sobie Izuchary na 100% od razu, tylko może pod koniec fabuły na przykład się na Izuchary wrócimy i wtedy sobie coś poprzejmujemy. Zobaczymy jeszcze, może coś odkryję na przykład teraz. Jak tu pięknie. Pole pierwszego generała, okej. No więc może teraz coś sobie przy okazji odkryjemy, bo to jest też teren, po którym się jeszcze nie poruszaliśmy. Są to zupełnie nowe rejony. Dobra, ja sobie te kwiatki pozbieram przy okazji, bo tutaj chyba widzę mrygami, a nie, to jest, co to było? Aha, bo to są te rośliny na truciznę. Dobra, to nie, to tego mam akurat full. Tego też się postaram nie używać. Okej, mamy filar honoru. Dobra, to możemy się za to od razu zabrać. Okej, mrok genbu dla wojowników, którzy wolą chować się w cieniu, zobaczmy. Wow, ładnie wygląda, weźmiemy sobie. Tak jak mówiłem, jak mamy jakiś nowy element kosmetyczny, no to będę go zakładał, żeby sobie popatrzeć na to trochę czasu. Chociaż no tych katan, tych pochew i tak aż za bardzo nie widać, kiedy sobie tak luźno jeździmy, więc też bez przesady, czekajcie, bo no tutaj mamy chyba do wyzwolenia obóz, prawda? Czy mi się to odkryło na mapie? A może to nie jest obóz do wyzwolenia? Chyba nie. Tak mi się wydawało, że tu może właśnie muszę to wyzwolić. No dobra, ale skoro nie, to w takim razie udajmy się na miejsce. Może pojedziemy sobie wzdłuż drogi. Tak sobie myślę, zawsze coś może więcej odkryjemy. Przyczółek Sajcza, okej. Dobra, ale gdzie jest pani Masako konkretnie? Ja muszę do niej jakoś tam zjechać. Latarnia w komodzie. A możemy sobie ją zapalić przy okazji, jak już tu jesteśmy. Być może to nam też pozwoli odkryć trochę więcej terenu. Jak już tu jestem, to rozpalę jak najbardziej. Żeby latarnia intelektu świeciła dostatecznie jasno. Pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą, skąd jest tekst o latarni intelektu. Dobra. Czekaj, czekaj, Jean, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Podpalmy. Właściwie rozpalmy. No i okej. Pytanie, czy to mi coś właśnie dało, jeśli chodzi o mapę. No nie za bardzo, niestety. Także jeszcze trochę nam chyba zajmie to odkrycie Izuchary. No mówię, musielibyśmy pojeździć trochę po tych terenach i poodkrywać to wszystko. Ale gdzie jest pani Masako w zasadzie? Ona jest chyba gdzieś na dół, na dole. No dobra, to udamy się jakoś w tą stronę. Oho. Jakiś dziczek, ale dobra, dziczka zostawmy, nie chcę mi się z nim bić. Chociaż w sumie skóry mi da. Może warto, ale już chyba odpuścił, dobra, dajmy im spokój w takim razie. Coś mi się odkryło tu jeszcze? Chyba nie.
Dobra, pani Masako, gdzie pani jest? Proszę się pokazać. Chyba tam na dole, co? No to ciekawe, jak ja tu teraz zejdę bezpiecznie. Podkreślam bezpiecznie, bo zejść mogę zawsze na odpierdziel, ale wolałbym bezpiecznie. Tędy? Nie, tu się zabiję. Nie ma tu wspinaczki? Kurde, chyba nie ma. No to mamy z deczka chyba problem, słuchajcie. No mogę spróbować zeskoczyć, ale jak to się skończy? Nie wiem. Dobra, uwaga, skoczymy! No. O, dobra, mogę się ożywić, faktycznie. Dobra, niech będzie, zużyję ten hard ducha już, żeby się tam... A czemu mi się aż tyle hardu ducha zużyło? Halo? Nie chciałem aż tyle. Dobra, trudno. Pani Masako, przybyłem. Szukaj Masako na plaży w Komodzie, dobra. Być może przybyłem niczym zdeczka upośledzony samuraj, ale przybyłem, to najważniejsze. Witam serdecznie, oho, jakieś ciała już. Oho, słychać ją tutaj. Dobra, pomóżmy jej od razu. Okej, pięknie, weźmy sobie kunaj od niego. Dobra, jeszcze tu chyba zapasy miałem do zebrania, ale już chyba zebrałem.何をして追い出ですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の血を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。 No dobra, czyli zadanie będzie w sumie polegać na tym, żeby znaleźć synów Masako. No dobra. Przydałoby się ich pochować czy coś. Okej, faktycznie na tej plaży przecież była ta bitwa. Adachi no hei desu. A. Daga naze hitori? 落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。No dobra, tu mamy jakieś kolejne. Masako-dono、こちらへ。足立家の旗。 Okej, okay, coś się tutaj... A, muszę poczekać, aż Masako przyjdzie, dobra? I coś tu skomentuje. Okej. Podążaj za chorągwiami Adachi. No dobra, no to ruszajmy w takim razie. Oni-gimi-mo-chikaku-ni-irasshyaru-hazu. 探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。 Dobra, ty nie biegaj tak w miejscu, stara, bo zadyszki dostaniesz. Idźmy dalej. No tutaj z kolei nasza chorągiew. No właśnie. 私の馬。私は死ぬところを。申してみろ。おじ上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。 No, to było dokładnie w tym miejscu, słuchajcie. Aż dziwnie się tutaj wraca, szczerze mówiąc. Dore desu. Masanori da. Jakuhai mono dewa aru ga. Toshi oita chichoya ni kawari, ikusa ni shutsujin shita. Kimo ga suwatte oru, yoi musuko da. Aa. Daga waga ko wa doko da? No myślę, że w końcu ich znajdziemy. Ruszajmy za tymi chorągwiami. 弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかった。先生さえご出陣くだされば。
No nieprzyjemnie się tę plażę zwiedza, muszę przyznać, i się patrzy na te wszystkie zwłoki. Podoba mi się to zadanie, jest takie bardzo spokojne. Czyżby to tutaj? Ujikane. Muskora no yoki tomo de atta. Saigo made soba ni otta hazu da. Dewa kono chikaku ni. No to może tutaj. Moko no mukuro mo okizari ka. Muyō tou koto desu. しましょう。館に残っておれば妻とこの隣で眠れたというのに。有明は遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。 かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるもの。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。 Czy to jest ta sama latarnia, którą ja rozpaliłem wcześniej? Nie, no to by było bez sensu chyba. Tak troszeczkę. Dobra, ruszajmy za Masako. No nie, mam nadzieję, że to nie jest ta sama wieża.遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。掃除婦しておったが、二人の子が先に行き、母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病。 Dobra, jedźmy do tej wieży i mówię, miejmy nadzieję, że to nie jest ta sama wieża. No ale jeszcze zobaczymy, no bo tak to ją sobie na chillku wcześniej rozpaliłem, a teraz co, nagle mongołowie się tam zrespią? To by było trochę nienaturalne, ale chyba, słuchajcie, to będzie ta wieża. Na to wygląda. Tam chyba zmierzamy, ta ewidentnie. Dobra, trochę to głupie, ale niech będzie. Kurde, cholerni łucznicy. Dobra, wyjaśnimy go szybko. Tego szybko ubijemy, z nimi łatwo idzie. Okej, okay, poszło. Teraz sobie jeszcze ubijemy tych łuczników. Dobra, wszyscy? Czy jeszcze ktoś? Jeszcze tam ten jeden został? A, już dobra. Masako sobie z nim poradziło. Oho. Wykonaj mongolskie posiłki. No dobra, dobra, lecę, lecę. Okej, okay, leży. No takie cienkie leszcze z tych mongołów, muszę przyznać. Może włączymy sobie postawę ducha? Czemu by nie? Dobra, jeszcze jednego. Tego łucznika spróbujemy. Ja wam szczerze, że jak tak używam tego trybu ducha, tej postawy ducha, to mam ogromną ochotę włączyć sobie przynajmniej na chwilę grę w trybie Kurosawy. Czyli w tym, z tym czarno-białym filtrem. Możecie dać znać, czy na przykład chcielibyście na jeden odcinek ten filtr czarno-biały zobaczyć. Bo myślę, że to by było spoko. Na pewno byłoby to jakieś ciekawe urozmaicenie.
Bo nie mówię, że tak cały czas grać, bo cały czas to bym chyba nie umiał. Ta gra jest za ładna, żeby w nią tak cały czas grać z tym czarno-białym filtrem. W tym trybie Kurosawy. Ale myślę, że tak na jeden odcinek sobie odpalić. Możecie dać znać. Dobra, i teraz uwaga, bo tu mamy jeszcze gościa. Dobra, pięknie. Okej. Wszyscy? Jeszcze nie. No chyba nareszcie wszyscy. Ale strasznie dużo ich tu było. Że oni się wszyscy w jednej latarni zmieścili? Ciekawe. Dobra, pogadajmy z Masako. Jojakuda. Muskorao hakobo. が元服した後も夜を明かすことを許さず呼びに参ったものよ母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした母君は安らかに眠っておる安心しろ No dobra. Także zadanie wykonane z całą starannością. Okej. Kurde, coraz smutniejsze są jakieś te zadania, no. Wszystkich ciągle chowamy. Talizman wracającej energii, zobaczmy. Umiejętności wykorzystujące hard ducha mają 15% szansy na przywrócenie jednego punktu hardu ducha. Nie jest to złe, ale nie jest też jakieś... Nie, szału nie ma. Okej, widzę, że mamy jakiś dar dostępny, dobra. To przeniesiemy się w takim razie do świątyni. Zbierzemy sobie te dary. Dawno nie mieliśmy w ogóle upgrade'u sprzętu. No, bynajmniej nie tego, który mnie interesuje. O, tak a propos. Tylko teraz, no właśnie, mogę jedynie tą zbroję ulepszyć, tak? A, i zbroję klonu Sakajów jeszcze mogę ulepszyć. A co mi to da? Nie wyposażyć, tylko czekaj. Zobaczyć, co mi da ten... Aha, większa premia do obrażeń w walce w zwarciu. Aha, i tyle w zasadzie. No dobra, ale myślę, że w tym pancerzu klonu Sakajów będę chodzić na kolejne misje. Będzie to na pewno klimatyczne. Więc możemy iść do płatnerki i myślę, że możemy sobie tą zbroję ulepszyć właśnie. A za chwilkę pomyślimy, co porobić dalej. Dobra. Zbroja klanu Sakajów. Myślę, że ją możemy sobie jak najbardziej ulepszyć. O! Będziemy trochę inaczej w niej wyglądać. Super. Dobra, to mi się podoba. Ale okej, w tym momencie nie chcę tej zbroi mieć na sobie. Teraz mi zależy na tym stroju wędrowca. Dobra, mam nadzieję, że się odnajdę później w tej liście strojów, bo trochę już tego się nazbierało. No i dobra, teraz tak, jeśli chodzi o Izuharę, nie mamy bynajmniej na ten moment żadnych znaczników. Więc myślę, że przydałoby się już chyba, powiem wam, wyruszyć... No patrzcie, nie odłączaj się. Przydałoby się już chyba zacząć powoli eksplorować sobie Toyotamę. No i myślę, że możemy sobie zacząć... Od tego tutaj, pojedynek na grząskich mokradłach, bo to mijaliśmy kiedyś tam, a nie wykonałem tego pojedynku. A to jest też nowa aktywność, której jeszcze nie mieliśmy. No to zapraszam na bitkę w takim razie.
Ładnie te nasze katany wyglądają. Znaczy katany, katana i tanto. Ładnie się prezentują. Postawa kamienia sprawdza się przeciw szermierzom. To ja wiem. Byłem ciekaw, jak ta postawa ducha zadziała właśnie na bossa. No gościu, ty coś śmiesz sugerować, że jesteś lepszy? Ciekawy. Dobra, spokojnie, spokojnie. No powiem ci, stary, średnio ci poszło, nie? No i dobra. Także pojedynek zakończony. Saraba, Lunin. No, żegnaj, adios. Dobra, także tutaj załatwiony. I co my możemy dalej zrobić? Tu mamy, widzę, jakiś pytajnik blisko, także myślę, że możemy udać się właśnie tam. Tu mnie chyba nawet ptak zaprowadzi. I tutaj będziemy mieli układanie haiku, tak mi się wydaje. W ogóle powiem wam, tak się uzależniłem od tego układania haiku, że sam sobie układam, prywatnie, naprawdę. Dzisiaj sobie je dołożyłem. Co ta gra ze mną robi? Ale nie, powiem wam, że fajna zabawa to jest, naprawdę. Okej, haiku ułożone, trochę szkoda, że tam jakaś baba nam krzykiem zakłócała ten jakże klimatyczny moment, bo ją chyba Mongołowie porwali czy coś. Dobra. Także tak, haiku ułożone. Tu mamy jakieś zadanie poboczne. Rzeczne dzieci. Ludzie opowiadają osobliwe historie o istotach atakujących rybaków za Kashimy. Zbadam tę sprawę i dowiem się, co się dzieje. I z racji tego, że mamy to najbliżej, to myślę, że możemy sobie właśnie to zadanko wykonać. Jeszcze sobie wezwę konia. Dobra. No a moi drodzy, w następnym odcinku jest dosyć duże prawdopodobieństwo, że zakończymy drugi akt, więc... będę musiał już trochę zmienić właśnie proporcje wykonywania rzeczy pobocznych z fabularnymi. Także przygotujcie się na to, że w następnych odcinkach będzie no w tej fabuły o wiele mniej niż dotychczas. Udaj się do chatki rybackiej, aby wiedzieć więcej o pogłoskach. No dobra, to w takim razie ruszajmy. Dobrze płynę chyba, tak? Tak, na drugą stronę, dobra. Co tu się ciekawego dzieje? Fajne wejście do chaty. Yube arawarete. Mimashita ka? Ochitsuke. Onushi no na wa? Shino de gozaimasu. Shino. Shite nani o mita? Kawa no ko. Kappa desu. Yōkai no? 確か父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか。父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。
No dobra, rzeczny dzieci, okej. Okay. Ciekawe zadanie. Zakładam, że to nie będzie żaden demon. Ale może będzie, kto wie. Japonia też jest znana z tego, że tam ludzie właśnie wierzą w wiele jakichś tam demonów, jakichś bóstw i tak dalej. Czy istnieją takie rzeczy? Kiedyś słyszałem, że w Tokio chyba jest taka uliczka, że możecie jakiś duch tam złapać i cię zabić. Nie wiem, czy jest to prawda. Możliwe, że jakąś bójdę teraz powiedziałem, ale słyszałem kiedyś coś takiego. Jakoś taką, wiecie, legendę powiedzmy. Wezmę sobie len jeszcze. Dobra, przeszukaj bieg rzeki. No okej. Okay. Co my tu ciekawego mamy? Może jakiś utopiec czy inny topielec z Wiedźmina? Trochę to tak wygląda, jakbyśmy teraz wiedźmińskie zlecenie robili. Dobra, wyśleć kapę, ale... Czekaj, bo... Ale gdzie te ślady są? Bo coś ich za bardzo nie widzę... Dobra, podoba mi się to sugestywne ujęcie kamery. Czyli w tą stronę, tak? No, teraz widzę te ślady, okej. To w takim razie ruszajmy za nimi. Cały czas wzdłuż brzegu, okej. I mamy jakieś ciało. Shino no No dobra, to lećmy za nimi. Pokaż, co ty tu masz ciekawego. Możemy iść po tej zgnieconej trawie, po tej podeptanej właściwie trawie. Okej, może tą całą kapę znajdziemy. Oho. Pytanie, gdzie? Za tym kamieniem? Tak to chyba wygląda. Możliwe, że tutaj. U mnie te ślady prowadzą? Tak, dobrze idę, okej. Okay. No, oczywiście, że tak. Niewiele się to w sumie od potwora różni, także. Ale gość mnie napadł od razu. Trochę mnie zaskoczył. Dobra, gdzie mamy kolejnych bandytów? Zejdziecie tu do mnie, panowie? Upadł na twarz, ja pierdzielę. Gościu, coś ty zrobił. Żeby z takiej wysokości upaść tak na twarz, pijany rodzyn upadł sobie głupirej rozwalił? Coś mi parowania nie wchodzą. Coś mi nie wchodzą parowania. O, mamy flet. Prosty wyrzeźbiony ręcznie flet wykradziony przez bandytów od ojca Shino. Okej, tak się prezentuje. No, myślę, żeby wypadało Shino oddać ten flet. Tego fleta, jakkolwiek. Dobra, to głupio brzmi. Wiecie, o co chodzi. Chodzi o instrument, żeby nie było. Że już jakieś tam śmieszki, heheszki tam, wiecie, będą jakieś różne. Stule jarskie. Dobra, to ruszajmy do Shino, oddamy jej ten flet, no i to chyba będzie na tyle z tego zadania. Tak mi się wydaje. Kurde, czekajcie. O, bo Jin już się trochę spocił, już kondycja nie ta. Wiecie, w 90... Gdyby nie kontuzja w 98, to on by na olimpiadzie dzisiaj biegał, no ale... No ale tak wyszło, no. Że była kontuzja, przyszła i no i no i tyle, i marzenia poszły o olimpiadzie. お父さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない、賊だ。いえ。 こんなひどいこと人には追い込まれれば化け物になるのが人というもの
行く当てはあるのか。赤島に叔母がおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。No dobra. Także kolejny questik zakończony. No coraz smutniejsze te zadania. Ciągle ktoś ginie, ciągle musimy kogoś pomścić. Ja pierdzielę. Naprawdę, coraz bardziej depresyjna ta gra się robi. Okej, talizman broni obuchowej. Mamy już chyba taki. Średnia premia do obrażeń wywołujących oszołomienie. Tak, tylko miałem taki brązowy talizman, czyli ten taki najsłabszy. No ale to szału nie ma, no to jakby tak, no kurde, no nie wiem, no niepotrzebne mi to. Dobra, czy ona ma coś w domu? Mogę cię okraść z czegoś ewentualnie? Oddałem ci fleta, to może wezmę coś innego, ale nie, chyba nie za bardzo. Dobra, moi drodzy, myślę, że możemy sobie tutaj chyba powoli ten odcinek zakończać. W następnym udamy się właśnie na zadanie fabularne, losy Tsushimy. No i jak już zaczniemy sobie faktycznie trzeci akt, no to myślę, że wtedy bardzo zwolnimy z przechodzeniem fabuły, no bo zobaczcie, nam została cała Toyotama tak naprawdę do zwiedzenia. Będzie tego naprawdę sporo. Także, no cóż, no mówię, w następnym odcinku będę chciał przejść ten drugi akt, no a tym aktem trzecim będziemy się tak bardzo powoli zajmować, żeby no jak najwięcej właśnie zrobić z tych pobocznych aktywności. No i nie wiem, być może odpuszczę sobie z tą zasadą, żeby to wszystko przejść przed zakończeniem fabuły, no bo jeszcze ta wyspa Iki nam została przecież, ale to mi pisaliście, żeby za wyspę Iki zabrać się dopiero po zakończeniu fabuły, więc no tak według waszych sugestii zrobię. Dobra, moi drodzy, myślę, że możemy tu kończyć. W następnym odcinku ruszymy pewnie na zamek Shimury. No a tutaj właśnie będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima Director's Cut. Na razie.